Dziś czytamy fragment tragiczny. Nawet tak wielki i mądry król jak Salomon nie był Bogu wierny aż do końca. Dał się oszukać, dał się zwieść. Ale nie czytamy tego fragmentu po to, żeby się zasmucić, ale po to, żeby się nawrócić. Słowo Boże nie jest dla zasmucenia, ale dla nawrócenia. To jest Pytanie dla każdego z nas, w czym dzisiaj pokładam nadzieję? Może to jest największe zagrożenie dla tych, którzy bardzo dużo robią z Panem Bogiem, bardzo dużo robią dobrego dla innych ludzi. Czy ja czasami gdzieś nie pobłądziłem, nie dałem się zwieść w tej drodze, że postawiłem sobie takie czy inne bożki, które w tym momencie zaczynają panować w moim życiu, a przestałem słuchać Boga Najwyższego? Salomon przestał słuchać, a przez to przestał być posłuszny. Czy ja dzisiaj chcę wrócić do słuchania Boga na nowo i do posłuszeństwa Jemu, czy jednak postawiłem sobie kilka pomników dla różnych Bożków i raczej o nie się troszczę niż o słuchanie i bycie posłusznym? Wydawałoby się, że to jest tylko taki prosty opis pięknego cudu, ale gdy przyłożyć ucho i posłuchać, i jakby odnaleźć pewne intencje ewangelisty, to znajdziemy tutaj niezwykłe barwy i brzmienia tego słowa. Po pierwsze, Ewangelia Marka była skierowana do wspólnoty w Rzymie, do tych chrześcijan. Którzy nawrócili się z pogaństwa. Więc każda sytuacja i każdy cud, gdzie to poganin podchodzi do Jezusa, to było coś, co było bliskie słuchaczom. Ponadto ci nawróceni na chrześcijaństwo poganie, no, mieli jakiś kłopot z tym pierwszeństwem Żydów w dostępie do Jezusa i do wiary. Stąd ewangelista na różne sposoby próbuje swoim słuchaczom wytłumaczyć to, na czym polegał ten niezwykły związek narodu wybranego z Bogiem. Na czym polegała ta szczególna miłość i więź to bycie synem i bycie córką Pana Boga. Jeżeli to już wiemy. To wtedy ta Ewangelia dzisiejsza staje się dużo bardziej zrozumiała. Pan Jezus po tych sporach z faryzeuszami ze swoimi udaje się w takie rejony pogańskie, w okolice Tyru i Sydonu. Tam próbuje się ukryć, jakby chciał odpocząć. Ale nawet tam dogoniła go sława tego, który jest uzdrowicielem, i przychodzi do niego syrofenicjanka, poganka. Właśnie ktoś obcy, nie z tego wybranego narodu, i prosi o wypędzenie złego ducha, nieczystego, z własnej córki. Przychodzi matka po to, żeby prosić o życie dziecka. Warto przypomnieć sobie taką scenę z Ewangelii, w której żydowska kobieta podchodzi. Od tyłu do Jezusa i próbuje go dotknąć. I mówi, bylebym się go tylko dotknęła. Ten dotyk to jest dotyk przez wiarę. I ona wtedy uzyskuje zdrowie, jest uleczona z krwotoku. Tutaj przychodzi poganka, przychodzi ktoś, kto walczy o życie swojego dziecka. I Jezus widzi jej serce, widzi jej wiarę i nawet nie idzie do tej. Do tej dziewczynki egzorcyzmuje na odległość. Taka jest moc wiary. I dzisiaj Pan Jezus zaprasza nas do tego, byśmy spróbowali różne nasze sprawy, powierzyć Mu w takim prostym zaufaniu, w takim. Chciałoby się powiedzieć systemie zero-jedynkowym, że ja nie kombinuję, że naprawdę wszystko w tobie Jezu próbuję złożyć. To jest rodzaj zawierzenia, zaufania, powierzenia się swojemu Panu, odnowienia tej więzi. Do czego zaprasza Cię dzisiaj? Jezus Chrystus.